Hej, hej, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na S34.pl, świat34.pl. I na początek, żebym nie zapomniał. Po pierwsze, dzięki Wam serdecznie za wszystkie łapy i proszę o znowu 600 plus do kolejnego odcinka. Po drugie, dzięki Wam wszystkim za odnajdywanie i pomoc w klaserze. Zostały tylko te itemki do końca, więc jak coś znajdziecie, to bardzo proszę o PW. Cały czas ten link jest aktualizowany, więc jak jeden itemek jaki znajdę, to wycinam i wklejam aktualny link. Trzecia rzecz. Przypominam o tym, żeby osoby, które zaczynają swoją przygodę, próbowały pomóc naszym koksom. Tu już się jakieś pojedyncze refy pojawiają. Nie jest tego dużo, jak widzicie. Więc jeżeli macie ochotę, to linki do refów pod filmem i bardzo, bardzo proszę o to, żeby jakoś tutaj wesprzeć i pomóc. To jest kolejny news. Kolejna z ciekawych rzeczy. Siedzimy cały czas w Moher Power 2. Dlaczego siedzimy w Moher Power 2? Bo dobijamy lochy, zaraz będzie weekend expa, więc spróbujemy tutaj wbić nawet więcej lochów niż jest w głównej gildii. Dobić jeszcze portal też, żeby był może jeden więcej niż tam jest i spokojnie po weekendzie expa sobie wrócimy, zostawiając akademię z najlepszym procentem na serwerze. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od walki. No, gdzie są moje uniki? Dźwięku nie włączyłem, widzicie? Jaka jestem fujara, włączę dźwięk dopiero po tym portalu. Zobaczymy, ile wbijemy, czy będzie ponad 100 baniek, czy nie. Pięknie, 3 miliony krytykson. Już nawet nie liczę tego. Wow. Tak najważniejsze do wyniku będą krytyksony pod koniec. Czy wejdą krytyki powyżej 15-20 milionów, czy nie? Oto jest pytanie. Dlaczego nie mam uników? Moi drodzy, gdzie są moje uniki? Widzicie to? Gdzie są moje uniki? Nie ma żadnych uników. Zobaczcie. Jest. Jeden się odnalazł. Jest, drugi się odnalazł, ale co z tych dwóch uników mi? Jak teraz przychodzi czas na kryty za 20 milionów? Słabo to wygląda, moi drodzy. Słabiutko. Słabiutko to wyszło, moi kochani. Zmienimy tutaj dźwięk, a ja zerknę na to, czy udało się chociaż 100 baniek zrobić. 111, 459. Tragedii, moi drodzy, nie ma. Tragedii, moi drodzy, nie ma. Mogło być gorzej, więc cieszmy się tym, co jest. Zobaczmy, jak nasz portal pójdzie. Dzisiaj zaczynam nowy. Wczoraj, ojoj, mag. To z tym trochę powalczymy. A jak będzie nas tak łoił krytami, to w ogóle nawet 10% mu dzisiaj nie zbije. Ja. No, zbiłem 15. Ale nie jest źle. 12 prywatnych portali, 10 Sharp, 7 Giuseppe, 10 Gwiazdka, 5 Ukio, 7 DP. No, nie ma tragedii, moi drodzy, z tym portalem. Bywało, bywało gorzej. Co my tu mamy w ogóle do robienia? Aura wbita. 10 walk chyba niezrobionych. Nie, zaczniemy od uczciwej walki, czyli lejemy wszystkich, bo może coś przypadkiem wpadnie do klasera. Kogo tu jeszcze nie biłem z tej listy? Już wszystkich biłem. No to Niunia, Bambino, cykniemy drugi raz. O, już żeśmy się nacykali. Sharp! Nie no, Sharpa nie będziemy bili, zbijemy Starza. DP. O, jest Niunia jeszcze na koniec, no to na koniec jeszcze Niunia. Żeby mu Bambino się uspokoiło. Żeby nie było tutaj żadnych nerwów i ciśnień niepotrzebnych. Zbrojownia, gabinet magii. O, jest jakaś fiola. To niech sobie idzie. Moi drodzy, to co jest istotne, to się dzieje tutaj, na waszych oczach. Brakuje dosłownie 500 000 kamienia do tego, żeby zrobić salę rycerską 15. Już 100 tysięcy, 150 wpłynęło. No, pierścionek 200 tysięcy, 250. Ale chyba zabraknie. Pamiętajcie o tym, że każdy porządny gracz wchodzi tutaj. Amulety. Nie mam amuletów, więc wyrzucam to tu.
Bo strasznie nam wiedźma stoi, moi kochani. Strasznie nam wiedźma stoi, 25% wrzucajcie do niej, proszę was. Nawet te itemy, które wrzucacie do kibla. Kasy one nie dają, 100 tysięcy kamienia. Kasy one nie dają i kolejne 100 tysięcy kamienia. Ale draka, moi kochani, zobaczcie to, brakuje nam. Tak niewiele nam brakuje. Tak niewiele nam brakuje. Czekajcie, kto tutaj dużo nam może dać? Kto w ogóle nam da? Stawiar nam da. 5800, wchodzimy w ten temat. Ciumek 5600, wchodzimy w ten temat. Idziemy znowu do stawiara. Ale, kochani, na waszych oczach dzieje się historia. Na waszych oczach dzieje się w tym momencie historia, moi drodzy. Historia nieznana. Pani zabiła pana. Nie, jeszcze 6 tysięcy, ale draka, jeszcze 6 tysięcy. Diabli chyba da coś. Da 5600. Bierzemy, moi kochani, bierzemy od Diablego i od Ciumka bierzemy jeszcze jeden. I teraz się wydarzy na waszych oczach historia. Tak, kochani, z SR15 stało się faktem. Możemy od tej pory kopać czarne kamienie. Tak, moi drodzy, a żeby było pięknie i śmiesznie, to spróbujemy sobie może... Aha. Spróbujemy sobie może... Jezu, ile ja tych mam kamieni tu na siłę. Spróbujemy sobie, chciałem powiedzieć, może wykopać jakiś kamyk. Ale nas nie za bardzo stać. Co zrobić? Co zrobić, żeby nas nie stać, ale teraz nas stać na całe 3 kamyki, więc spróbujemy, może wypadnie Jest czarny, moi drodzy! Jest czarny, 167 to nie jest jakiś tam koks. Natomiast jest czarny kamień. Jest czarny czarnuch, czarny czarnuch na S34, to jest pierwszy czarnuch na S34. 167, 330 razy 2, czyli nie jest to żaden sposób kamień, który założę, ale to jest pierwszy czarnuch na S34. To jest ten historyczny moment, tak jest w naszej gildii, kopiemy czarne kamienie. Haha! Witaj, wpadłem na moment na S5 zobaczyć swoją postać. Co ty na to, żebyś zrobił przegląd tej postaci, człowieku? Ja nie mam czasu się tutaj zająć. Zainspirowałeś mnie do zaczęcia gry tutaj po miesiącu ostatnio serwera w dodatku na free to play. Może coś z tego wyjdzie. Trzymam kciuki, zobaczmy. Jeszcze się nacieszmy tą twierdzą, moi kochani. Jeszcze się nacieszmy tą twierdzą. Bo to jest coś fantastycznego. Kochani, czarne kamienie. Welcome to... U nas w gildii tylko i pierwszy czarny kamień widzieliście, poszedł na handel. Okej, co teraz? Co my tu jeszcze mamy do roboty, moi kochani? Pupile, już jestem po walkach. Doktora WWW zakręcony. Pocztę zaraz przerobimy. W portal walnąłem, w drugi portal walnąłem, no to wróćmy do poczty. Na jakim następnym serwie będzie pan grał? Raczej już na żadnym. Jesteś fajny, oglądam... Pozdrawiam Ciebie. Cypis, czy zamierzacie po lochach M2 przejść do MP3, bo my już nie dajemy rady? To trzeba się rozwijać, a tak na poważnie MP2 pójdzie do Was. Widać, że gwiazdeczka troszkę zaniedba twierdzę. Myślę, że nawet odwrotnie można powiedzieć. Bardzo o nią dba. Bardzo o nią dba, bo stawia mury, broni się ile może, więc dba o twierdzę, moi drodzy. To jest moja twierdza jest zaniedbana, bitna, fortyfikacja bez obrony. A teraz tak, bez śmiechów, bez żartów. Zobaczmy. Ojoj, 44 miejsce. No faktycznie troszeczkę spowolniło. Gdzieś tu są gracze z Moher Power 3 nawet, czy z Moher Power 2, którzy już są dużo, dużo wyżej. Ale proszę, są i z eskorty, szef eskorty Wasyl, jak widać, nie udzielił odpowiednich rad swojemu wodzowi, znaczy nie wodzowi. Swojej gwieździe. Dziękuję za pokazanie strony 4M7, jest bardzo przydatna. Pozdrawiam, liczę na dużo filmów. Pozdrawiam Ciebie również, Gekon. O Jezu, witaj, ponieważ iż widzę, że jesteś mega grzybiarą, skoro dobiłem walnik, to mam do Ciebie od wyjścia drugiego, czyli ponad... O co tu Ci chodzi, człowieku, bo piszesz jakieś epopeje. Które ogarnąć mi postać, że zobaczy się w mgnieniu oka. No, to mój drogi, znajdź sobie jakiegoś sponsora. Pozdrawiam również. Dzień dobry, mam takie pytanie, mianowicie, czy jeśli dołączam do gildii, która ma wszystkie lochy zrobione, to czy dostaję te 50 stworów do klasera? Nie. Jeżeli ma na przykład 49 i zrobi 50 razem z tobą, to wszystkie poprzednie ci się zaliczą.
Jeżeli ma już 50, to nie dostaniesz. Hej, Maciu, mam pytanie, bo nie jestem pewny, chodzi o lochy Gilliny Lucasera. No to już znasz odpowiedź. Wolniej z tym levelem idź, bo zaraz się dogonisz. Może tak być. Turbus, jej, co to za screen? Zobaczmy. Szczerze mówiąc, dawno nie przeglądam tej poczty, więc nie wiem, co to jest. I o co tutaj chodzi? A, jakieś mega łupy. Z jakiegoś innego serwera chyba. 2 400 000 desek, 850 tysięcy kamienia, ale to chyba z innego serwera. Piszę z prośbą o otworzenie Moher Power 4. Jej, kto to będzie pilnował? Najpierw piszę z prośbą, a później przyjdź, wpłać złoto, wpłać, żeby pomóż w lochach. A ja tylko chciałem prośbę o MP4. Też zakładaj, co ja mam do tego? Oto co się, Topesz nie może pchnąć 19 pedała, a ty czekasz na Jaduna, chodzi o EQ. Nie wiem. Zerknę. Zobaczę, bo nie pamiętam. No. Czekasz na Jaduna i zbierasz żniwa. No, tak bywa, mój drogi. Tak bywa. To jest dramat. No, można to tak nazwać. Super wymyślone są serio, bardzo mnie się ogląda. O W10 chyba chodzi. Trzymam kciuki, jeśli miałbyś ochotę zacząć na przykład na polskim, już na żadnym nic nie wydaje. Mam pytanie, czy jeżeli miałbym salę rycerską, to miałby szansę na uczynienie gigi. Chcesz mi powiedzieć, że masz już salę rycerską 15 i ja jej nie miałem jako pierwszy na tym serwerze? Sprostuj mnie trochę. Ale jakoś mi się nie chce w to wierzyć. Bociek, sharpshooter, wykop. Co to jest za wykop? Zerknę. A, wiem już co to jest, moi drodzy, wiem już co to jest. 26 grudnia, nikt nie ma wątpliwości, kto na tą obecną chwilę rządzi na serwerze. Zobaczymy, jak to dalej się rozwinie i na koniec nowinka prosto z serwera udało się pokonać pierwszy log gildii. Czas rozgromić kolejny. No normalnie, kolejny podniecony zawodnik 26 grudnia. No tak, takie wspominki są całkiem fajne. Witam, kiedyś pisałem do pana, będzie z bonusem chaty trwala na 20 level. Dzisiejsza aktualizacja na serwer napełni ten bonus za tak już. Okej, okay, dziękuję ci, Bociek, za informację. Z czystym sumieniem będę teraz budował twierdzę na 20 level. Miałem dostać, nie dostałem, link do mojego profilu, ale nie rozdaję reklam, mój drogi, niechcący nawet. Jak ktoś będzie chciał, to sobie przepiszę ten link, ale rozdam jedną, zaraz będę dostawał 100 PW. A imię i tak dalej. Dobra. Moi drodzy, co my tu mamy? Jeszcze, nie no, trzeba się poradować tą salą rycerską 15. Fantastico. Dzięki czemu? Dzięki wspaniałemu doktorowi ABWW, który tyle dał kamienia, że nawet sam w to nie wierzyłem. Jak wyglądają pupile? Pupile wyglądają całkiem przyzwoicie. W wodzie jest już całkiem ok, bo konik sobie pędzi. W świetle jest całkiem ok, ale lisek jeszcze jest bidny w ziemi. Niestety dopiero w przyszłym tygodniu są szanse, żeby na przyszły czwartek odpalić 14. W mroku jestem zapyziały jak wół, ale teraz poniedziałek zrobimy, wtorek też podejrzewam, że zrobimy, środy możemy już nie zrobić, czwartku na pewno nie, więc podejrzewam, że jeszcze 2 tygodnie do przejścia na 14 peta. W ogniu wygląda to troszeczkę słabo, więc podejrzewam, że jeszcze 2 tygodnie do przejścia na 13 albo 14 pila. Pytacie mnie, jakie są ścieżki, nie ma ścieżek. Jedyna ścieżka, jaka jest pewna, to jest taka, że 3 na 14 w ziemi i 1 na 14 w mroku. A reszta jest zmienna, bo na przykład dzyńką nie byłbym teraz w stanie zrobić 13 pupila, więc przechodzę na liska, bo czuję, że setna dzyńka nie zrobi 13, bo ma za mało pupili po drodze, nie było wiosny, lata. Więc przeszedłem na liska. W wodzie można było powalczyć o 14, ale stwierdziłem, że szybciej będzie podbić koniksa i przejść na szlałwęża. On się chyba tak nazywa, szlałwąż, ten 16. Bo i tak później nic się nie będzie działo. A w ogniu cóż, 13 albo 14, co kto da radę i jak mu się będzie to udawało, to tak będzie. Tak, widzicie. Jak fajnie. Walki pupilów mam zrobione, więc w jedzeniach bida. Plecak, jak widzicie, coraz puściejszy. Coraz mniej tego leci wszystkiego. Nawet już nie karmię wszystkich pupili codziennie, bo nie mam jak. Miałem takie 3-4 dni, gdzie udawało mi się karmić wszystkie. Teraz już nie ma takich dni. Tu jest pucha. No tu lisek nakarmiony. W ziemi, no dobra, jeszcze to jest. To mniej więcej jest, ale
Zapasy żywności są słabe, moi drodzy, słabe, bardzo, bardzo słabe. Okej, kochani, co my tu mamy jeszcze do roboty na naszym pięknym serwerze? Moglibyśmy, klaser jest okej, moglibyśmy spróbować na koniec tornadko, chociaż czuję, że teraz, dlaczego mówię o tej wiedźmie, moi drodzy, bo im szybciej da 3 zwoje, tym lepiej, każdy jeden zwój nam poprawi grę. Dlatego wiedźma jest warta inwestycji i wiedźmę trzeba wrzucać, bo przez brak zwojów stoi serwer. To nie jest tak, że wrzucając do wiedźmy pomagacie sobie albo nie pomagacie sobie. Tworzycie historię serwera i decydujecie o tym, czy serwer stanie, czy będzie przyspieszał, więc każdy item wrzucony do wiedźmy pomaga wszystkim. Nawet Elbotom z zachodu pomaga robić lochy, więc każdy tak naprawdę dba o serwer. O! Wpadł. Wpadło nam tornadko. To miłe. To miłe, że padło nam tornadko. Ciekawe, czy padnie jeszcze pożeracz dusza. Moi drodzy, zapomniałem wam opowiedzieć o jednej rzeczy, ale to chyba dopiero wam opowiem w następnym odcinku, bo ten odcinek zdominowała SR15 i taki będzie tytuł tego odcinka. SR15. Chyba ten mak jest jeszcze troszkę za silny, ale zobaczmy. Próbujmy znaleźć jakąś walkę taką troszkę bliską zwycięstwa, ale takich walk jak widzicie nie ma, więc nawet nie ma co tego zapisywać. Pierścionek, na którym to serwerze pierścionki były? Nie na tym. 100 tysięcy, wyrzucimy. Co tu jeszcze możemy zrobić? Toksyczne drzewo, rosiczka, jak widzicie, mogę te staty ładować w nią, wymieniać, kombinować. Generalnie jest taki układ, przy którym ta rosiczka ginie, ale wymagałoby to dużo, dużo szczęścia, którego niestety, jak widzicie, nie mamy. Więc nie będziemy się nawet napinać. A nawet głupi zwój na rękawice, zacznij atak pierwszy albo na broń, plus 5% odkryta, byłby zbawienny. A tak, 2400, jest blisko, ona ma szansę, są szanse, że zginie, ale musiałoby naprawdę, naprawdę dużo się wydarzyć. Jak widzicie, nie bardzo się to chce wydarzyć, więc nie będziemy tutaj cisnąć rosiczki. Nie wiadomo ile, tu jeszcze jest za słabo. Nie wiem, czy wieży jeszcze może by się udało z jedną zrobić. Trochę statystyki podkoksiłem, więc może. Jakieś tam ze 2-3 pupile zdobyte, ale jak widzicie, jest to problematyczne. Nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Natomiast to, co jest najważniejsze, moi drodzy, mamy ponad tydzień na to, żeby pokopać sobie czarne kamienie w naszej gildii, żeby przygotować się do epika, który będzie za tydzień i za parę dni. Więc tak, moi drodzy, czarne kamienie. Nie dość, że największy procent gildii bonusowy, największy portal, to teraz jeszcze jedyna gildia z czarnymi kamieniami. I tak się, moi drodzy, pomalutku pcha do przodu, nie patrząc na przeciwności losu, nie patrząc na setki botów, które tworzyły bambinowe podniety. Ważne, żeby grać do przodu, grać swoje. No, ten Mikołaj Święty Króliczek Wielkanocny raczej nie padnie jeszcze i nie ma co za bardzo się szykować na to, że on padnie. Więc musimy się nacieszyć tym jednym tornadkiem. Ważne, że cokolwiek, nie? Na tym poziomie już dużo nie pada. Niestety, taki to już los. Ale to, co najważniejsze, mamy SR15, mamy czarne gemy, mamy jedno tornado, które padło. W pupilach wygląda nawet nieźle. 47 pupili. To jest całkiem sporo, jak na chwilę obecną na serwerze.
Najbliższe do zdobycia nie będą zbyt łatwe, bo ten tego szybkiego nie szybko nie zdobędę. Ten może za jakiś czas. W ziemi ten też za jakiś czas, za tydzień, może za dwa. Ten w poniedziałek, ten we wtorek raczej te dwa będą zdobędę, te zdobędę dwa, więc dwa urosną. Może za tydzień, więc teraz już ta liczba pupili będzie stała i zbytnio rosnąć nie będzie, natomiast to, co jest istotne, to to, że jakoś to pomalutku idzie. Gratulacje dla Sharpa za top 1 w pupilach, ale jak ja widzę, jakie on screeny robi i wysyła swój warzywniak, to zastanawiam się, co on robi. Śmiejecie się, że ja mam lasy z pieczarkami, a Stars to ma chyba stragany z warzywami i z owocami. Coś mi się tak wydaje. I taką działalność pewnie prowadzi. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Pokażę Wam tylko na koniec jedną rzecz, od czego zaczniemy kolejny odcinek i zostawię Wam to do przemyślenia, tą sytuację. On zaczyna. 10500 damage'u jestem w plecy. To jest siorb 90, 70 na Rybzora. 10500 damage'u byłem w plecy, nie? Gdyby on zaczynał, miałbym wszystkie krytyki, to bym go zabił. I takich walk mam tu kilka, nie? Których on zaczyna. Tu ja zaczynam teraz. I walę same krytyki, nie? 18050 damage'u w plecy jestem, nie? Widzicie? Nie zabiłbym. Nie zabiłbym. Patrzmy dalej. On zaczyna. 21, 27, 33, 39, 22500. Gdyby był krytyk, zginąłby przy jego zaczynaniu. On zaczyna. 21, 27. Zwróćcie uwagę, że ten damage jest identyczny. W każdej walce jest identyczny. 19555 zabrakło. Widzicie? Zginąłby. To jest coś, co, od czego zaczniemy następny odcinek, bo w tym zapomniałem. To jest przykład na to, że mit, o którym tyle razy było mówione, że żeby pokonać jakiś loch, jakiegoś pupila, trzeba atakować jako pierwszemu i walić kryty, został obalony. Chcieliście i te walki pokażę jeszcze raz na następnym odcinku. Odcinek ten następny też trafi do mini poradników. Czasem są takie sytuacje, w których jesteście w stanie ustać więcej, kiedy on zaczyna jako pierwszy, niż kiedy wy zaczynacie. Tak jak widzieliście, miałem matematyczną szansę wygrać tą walkę, kiedy on zaczyna, a ja walę kryty, a kiedy ja zaczynam krytami, nie miałem żadnej matematycznej szansy, żeby wygrać tą walkę. To jest ciekawe. Do tej pory, tak jak mówię, ja żyłem w przekonaniu, że i nie tylko ja zresztą, że ważny jest ten pierwszy hit. A widzicie, czasem jest tak, że ten bonus zwój na przykład z Wiedźmy, który pozwala pierwszemu pachołkom atakować, nie zawsze pomaga, bo są sytuacje, w których macie matematyczną szansę wygrania, kiedy to przeciwnik pierwszy atakuje, a nie macie matematycznej szansy wygrania na to, kiedy wy zaczynacie atak. Pupile, zobaczcie, mają stały atak, nie? Nie ma tak, że mają jakiś rozrzut czy nie rozrzut. Każdy z tych ataków jest identyczny, także jeżeli włączę kolejną walkę, to znowu będzie 18,50, 24 coś tam, 30 coś tam, 36 i 42 i nie jestem w stanie go zabić, bo brakuje mi damage'u, nie? A jeżeli on zaczyna 21,059, tu 27,075, 33, a tu tego 19,550 zabrakło. Jak wezmę kolejną walkę, damage oczywiście się różni w zależności od tego, kto zaczyna, ale tutaj zobaczcie, 21,59, 27,075, 33. Każda walka ma identyczny damage. Różni się tylko tym, ten damage, kto zaczyna, nie? Natomiast jeżeli weźmiecie dwie identyczne walki pupili, w których a wy na przykład zaczynacie, to wasz damage jest w każdej tej rundzie taki sam. Jest tylko pytanie, czy krytyk będzie razy dwa, czy nie? Czy będzie zwykły hit taki sam? Identyczny. Zawsze w każdej kolejnej rundzie macie taki sam damage. W pierwszym zawsze walniecie X albo 2X, w drugim uderzeniu zawsze walniecie Y albo 2Y, w trzecim Z albo 3Z. Nie, nie ma tak, że pierwsze uderzenie wasze raz da 10 tysięcy, raz 50 tysięcy, bo pupile mają stały damage i dzięki temu
można było zrobić to doświadczenie, które pokazywało właśnie to, co pokazałem, że czasem lepiej jest nie zaczynać. Moi drodzy, dzięki wam serdecznie za ten odcinek. Czekam na łapki w górę i idę się podjarać salą rycerską 15 i dać gildii znać, że to już wybiła ta godzina. Albo nie, zrobię im niespodziankę, zobaczymy, kto obejrzy odcinek z gildii i będzie wiedział, że już jest sala rycerska 15, bo już widać, szkoda, że tak szybko się odświeżyło. Myślałem, że tak szybko się to nie odświeży i będzie jeszcze 14 pokazana, ale już widać 15, więc co zrobić? Dzięki wam serdecznie, pozdrawiam was gorąco i do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, hejka i pa pa!